Kochani, poprosimy was o pomoc. Tradycyjnie, niczym podczas sylwestrowej nocy, odliczamy od 10, a potem zapalamy krakowską, piękną, energooszczędną, bo to ważne, choinkę. 26 tysięcy energooszczędnych lampek właśnie na tej choince już za chwilę rozbłyśnie. Jesteście gotowi? Pomożecie? Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest! Niech nam i wam świeci, niech nam nadzieję przynosi, że jutro będzie lepiej i wiosna znów do nas przyjdzie. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Ostrożnie proszę tutaj ze sceny zejść. Kochani, kilka danych, tak jak powiedziałem, 26 tysięcy energooszczędnych światełek, 177 kompletów lampek, 1213 nietłukących się baniek, 124 zawieszki świetlne i 64 sople imitujące spadający lód. Jeszcze się nie rozchodźcie, bo organizatorzy, czyli Gmina Miejska Kraków i Krakowskie Forum Kultury przygotowało sporo nagród. Cały czas tutaj gadżety w ramach akcji Bądź Widoczny z krakowskim logo rozdają. Rozdają też krakowskie krówki i różne inne gadżety, a ja już schodzę tam na dół do was. Och, jak to dobrze, że się zaświeciła, bo zawsze jest odrobina stresu, że gdzieś coś nie połączy i będziemy musieli ręcznie tam odpalać od środka, ale wszystko pięknie się udało.